Dzień dobry, proszę Państwa. W dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić i omówić Państwu obraz Januara Suchodolskiego, Bitwa pod Somosierą. Jest to obraz wzorowany na oryginalnej pracy o tym samym tytule Horacego Werneta. Obraz ten jest własnością Muzeum Zamojskich w Kozłówce i w naszym muzeum znajduje się na ekspozycji w oficynie ekspozycji napoleońskiej poświęconej pierwszemu pułkowi szwoleżerów Gwardii. Proszę Państwa, na tym obrazie, jak przyjrzymy się, centralną postacią i najważniejszą jest generał Wincenty Kraśnicki na białym koniu, który w towarzystwie swoich oficerów, w tym wypadku po prawej stronie znajduje się dowodzący i prowadzący szarże Jan Hipolit Kozitulski, za nim, za Wincentem Krasińskim, znajduje się dwóch oficerów, grossmajor pułku Pierre d'Attancourt i drugi grossmajor Talater. Oglądają oni teren, na którym odbywała się szarża, słynna szarża w obozie Somosierra, szarża, która sprawiła, że pierwszy pułk szwoleżerów gwardii okrył się wieczną chwałą, wprowadziła jakoby ten pułk w grono elitarnej gwardii, gdyż następnego dnia, bezpośrednio po tej szarży, pierwszy pułk szwoleżerów gwardii został włączony rozkazem cesarza Napoleona w poczet członków gwardii. Widzimy po prawej stronie żołnierzy polskich szwoleżerów, którzy przyprowadzają przed dowódcę jednego z dowodzących obroną wąwozu Hiszpanów. W tle widać szwoleżerów, którzy cieszą się po ukończonej pozytywnym sukcesem szarży. Na dole pokazane są osoby, które żegnają się ze zmarłymi, poległymi w bitwie. Został w ten sposób skomponowany i przedstawiony ten obraz, że możemy domyśleć się, że osobą, która była odpowiedzialna za to wszystko, co się wydarzyło, był głównie Wincenty Kraśnicki. Wincenty Kraśnicki niestety w tej szarży nie uczestniczył, gdyż nawet w swojej korespondencji pisanej bezpośrednio z Hiszpanii do swojej małżonki zaznaczał, że miał atak dezynterii i w momencie samej szarży znajdował się w taborach. Tutaj pole bitwy przedstawia mu wspomniany już Jan Hipolit Kozietulski. Można się domyśleć, że brał on udział w szarży, gdyż gdy spojrzymy na jego czapkę, kita w jego czapce została złamana. Domniemujemy, że po prostu pierwsza salwa ostrzału obrońców tak została oddana, że w momencie, gdy zbliżali się do niej szwoleżerowie, przeleciała nad jeźdźcami i ta złamana kita może po prostu sugerować i pokazywać to, że ten strzał został oddany zbyt późno bądź też zbyt wcześnie. Tutaj rzeczą też ważną uwagi i zwrócenia jest fakt, że na tym obrazie znajdują się dwie postaci będące na białych koniach. Jedną z nich jest Wincenty Kraśnicki, centralna postać na tym obrazie. Drugą postacią na białym koniu jest Napoleon Bonaparte, który zbliża się w otoczeniu swojego sztabu. Tu widać adiutanta, tam widać oficerów łącznikowych dal. Zbliża się po prostu, żeby ten wąwóz zobaczyć. Jeżeli popatrzymy na ten obraz z pewnej perspektywy, widać, że postać Napoleona jest na którymś z dalszych planów. I rzeczą też taką dość ciekawą i wartą zwrócenia uwagi są te trzy postaci tutaj przy jednej z armat. Ta postać obrócona plecami w kapeluszu nałożonym wzdłuż czoła to jest lekarz pułkowy. Można domniemywać, że to jest pochowany na cmentarzu opinogórskim Franciszek Girardot. Mundury lekarzy różniły się, więc nie jest to taki sam mundur jak mundur
szwoleżerski, mundury lekarzy były tak zwanymi mundurami urzędniczymi i podlegały one zupełnie innym rygorom i w zupełnie inny sposób zostały przedstawiane. Pozwolę sobie jeszcze raz pokazać w całości ten obraz. Tak jak powiedziałem, znajduje on się w oficynie, w amfiladzie, na ekspozycji napoleońskiej. Bardzo ciekawa praca. Kiedy już będzie nasze muzeum otwarte ponownie dla zwiedzających, serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą pracą. Dziękuję bardzo.